Panie Marszałku, Wysoka Izbo, przypadł mi w udziale zaszczyt przedstawienia sprawozdania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw, druk nr 1072. Marszałek Sejmu, zgodnie z artykułem 37 ust. 1 i artykułem 40 ust. 1 regulaminu Sejmu, skierowała w dniu 12 kwietnia 2021 roku powyższy projekt ustawy do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi do pierwszego czytania. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzenia tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2021 roku wnosi, aby Wysoki Sejm raczył uchwalić załączony projekt ustawy. Dziękuję bardzo.